Wyobraź sobie taką sytuację, że ilekroć w tym odcinku pada hasło producent alkoholi, to zastępujesz je słowem właściciel mieszkania na wynajem, czy na przykład inwestor na rynku nieruchomości, bo to jest dużo szersze pojęcie. No, muszę przyznać, że z ciekawością, ale też dużym zaskoczeniem obserwowałem całą akcję pod tytułem Alkotubki na półkach chronimy nasze dzieci przed Alkoholem. To, żeby była jasność, nie jest alkotubka, bo tych już dostać nie da się. To jest szarotka z cynamonem, którą jak nakręcę cały ten odcinek, to zjem ze smakiem, bo zasłużyłem. Ale jak doszło do nakręcenia całej tej spirali? Dlaczego producent legalnego produktu został de facto zmuszony do usunięcia go z półek? I wreszcie, dlaczego o czymś takim mówię na kanale poświęconym de facto nieruchomościom? Między innymi o tym będzie w dzisiejszym odcinku. Zainteresowany? Zapraszam do oglądania. Spróbujmy przede wszystkim trochę wyłączyć emocje i tak z boku popatrzeć, jak cały ten proces wygląda od samego początku, bo co tu dużo ukrywać, marketingowo uważam, że pomysł jest naprawdę super. Ktoś wpadł na to w dziale marketingu tej firmy produkującej, czy chcącej produkować alkotubki, jak sprzedać coś, czego sprzedaje się milion sztuk dziennie, każdego dnia w tym kraju, bo tak, małpek. To był odpowiednik małpek. Małpek sprzedaje się dziennie milion. Każdego dnia do godziny 12 .00. takie dane znalazłem. Kupujemy milion tych malutkich buteleczek, małpeczek, które gdzieś tam w drodze do pracy czy w pracy wrzucamy w siebie, a buteleczki wyrzucamy. Więc marketingowo z potencjałem na duży zysk, naprawdę fajny pomysł. Natomiast no, PR-owo nikt chyba nie przewidział, że rozleje się aż taka szeroka fala hejtu, kończąca się tym, że wszystko to. Trzeba będzie spółek pościągać. Mogę jedynie przypuszczać, ale być może zaczęło się od jakiegoś zdjęcia wrzuconego przez jakiegoś zaniepokojonego rodzica, który kupując mus dla swojego dziecka, zauważył coś takiego na półce. Swoją drogą, ojcze, matko, jeżeli kupując mus dla dziecka podchodzisz do półki z alkoholami, to już coś tutaj nie gra. Kolejnym krokiem mogło być rozszerzenie tej informacji, no bo była chwytliwa, ktoś być może zestawił mango, które mam tutaj, banan z wódką jakąś tam smakową, no i zaczęło to wszystko przybierać na wadze, taki pojawił się efekt kuli śnieżnej. Poostować zaczęli pierwsi influencerzy, którzy też chcieli na tym zbudować zasięgi. Oczywiście potem, ponieważ było widać, że temat jest nośny, włączyli się dużo szerzej ludzie szeroko pojętych mediów. No a na koniec... Temat podłapali politycy i już potem rozlało się po całym kraju. Jakie najczęściej zatem pojawiały się argumenty przeciwko alkotubkom. Pierwszy argument był taki, oczywiście, że jest to popularyzowanie picia alkoholu, zwłaszcza wśród dzieci, bo produkt odpowiada temu, który kupujemy dla naszych dzieci, wkładamy im go do śniadaniówki, na przykład kiedy przygotowujemy dziecko do pójścia. Do szkoły. Jest kolorowy, może się spodobać, w związku z tym dzieci będą po niego sięgać i dzięki temu zaczną pić alkohol. Zupełnie nie wiem, jak to się ma do tego, że już teraz produkty alkoholowe są kolorowe, i to jeśli chodzi o etykiety, i to jeśli chodzi o zawartość butelki, bo to nie jest tylko biała ciecz z kolorową etykietą, ale te ciecze też są różnego koloru, w zależności od tego, czy kupujesz cytrynówkę, malinówkę, czy wiśniówkę, czy co tam jeszcze pasuje akurat. Tobie z dostępnością też nie ma żadnego problemu. Te rzeczy już są na wyciągnięcie ręki Twojego drogi widzu. Dziecka. Wystarczy, że wejdziesz do jakiegokolwiek dużego sklepu. Pomijam stacje paliw, które już i tak są cenzurowanym, czy jakieś malutkie sklepy, gdzie ta wystawa alkoholowa jest najczęściej niedostępna dzieciakom, no bo po prostu jest zaladą i trzeba by wejść tam, gdzie stoi kasier, żeby to dostać. No, ale w sklepach wielkopowierzchniowych jest to ogólnie dostępna puła. Podchodzisz, ściągasz, idziesz do. Kasy. Więc oczywiście moim skromnym zdaniem to, że nagle pojawił się jakiś inaczej opakowany produkt w momencie, kiedy i tak z każdej strony w dużym sklepie jesteś atakowany ogromnymi półkami zawierającymi wszelakiej maści alkohole, absolutnie nie przyczyni się do tego, że moje dziecko zacznie więcej pić, albo że w ogóle postanowi po raz pierwszy w życiu spróbować alkoholu. Argument numer dwa można się pomylić. To znaczy, że ja jestem tak głupim rodzicem, że jak pakuję śniadaniówkę swojemu dziecku, a nieopatrznie miałem kupiony dla siebie, żeby dziabnąć przed pracą ten malutki woreczek z alkoholem, to mógłbym go przez pomyłkę wsadzić do śniadaniówki i sam się zdziwię w pracy, czy przed pracą, czy w samochodzie, jak do niej dojeżdżam, że mam mus jakiś, fuj, zamiast wódeczki, a moje dziecko w czasie długiej przerwy w klasie a! sobie to, co tam w tej saszetce przez pomyłkę mu zapakowałem? Każde dziecko w wieku tak do 12-13 lat, jeżeli nawet przez pomyłkę znajdzie tę saszetkę w swojej śniadaniówce, otworzy ją i spróbuje, to ostatnią rzeczą, którą zrobi, będzie wypicie tego pokryjomu w rogu, bo przecież jakaś pyszność, jakiś zakazany owoc się. Trafił. Najprawdopodobniej dziecko powie: Fuj, co to jest za świństwo? Zakręci i wyrzuci, odda pani, co będzie o tobie potem źle świadczyć i będziesz miał z tego tytułu problemy, albo przyniesie to z powrotem do domu i cię jeszcze opieprzy. Mamo, tato. Co ty mi dzisiaj spakowałeś? Możesz zapytać, dlaczego sądzę, że dziecko tak zareaguje. A no dlatego uważam, że taka będzie reakcja, ponieważ w tym wieku dziecko nie jest jeszcze kompletnie zryte tym przekazem marketingowym, który mówi, że alkohol jest fajny, że alkohol powoduje, że masz przyjaciół, że alkohol pozwoli ci się bawić. Nie, dziecko po prostu spróbuje i wyjdzie, że to jest niesmaczne. Mała dygresja z rynku papierosów. Nie wiem czy pamiętasz, jeśli palisz, mój drogi widzu, co się stało w momencie kiedy zapaliłeś swojego pierwszego papierosa. Twój mózg prawdopodobnie wysłał ci bardzo szybko bardzo prostą informację. Ja pierdziele, Co to jest za syf? Co ty robisz? To śmierdzi. Trujemy się. Ale wtedy już prawdopodobnie byłeś starszy, a w związku z tym druga część mózgu zaraz przypomniała sobie ten przekaz marketingowy, który jeszcze niedawno był powszechny. Palisz, to jesteś członkiem dużej grupy przyjaciół, którzy razem spędzają czas, wspólnie się dobrze bawią. Palisz jesteś seksy, palisz, jesteś razem z tymi, na których ci zależy. Palisz jesteś nowoczesny, palisz i tak dalej, i tak dalej. Cokolwiek tylko przyszło do głowy pracownikom działu marketingu koncernów tytoniowych, co dałoby się powiązać z paleniem po to, żeby ci pokazać, że to, że się trujesz, jest mega fajny. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego nie przeszkadza nam cała ta ściana kolorowych, jak cukiereczki, jak jakieś kompociki, jak jakieś deserki alkoholi? Dlaczego wtedy się nie oburzaliśmy, że dzieci mogą dzięki temu zacząć pić? Jakoś dla nas to... Trafiało i nie było z tym żadnego problemu. Czemu na przykład lęku naszego nie budzą puszki, gdzie Coca-Cola związała się z Jackiem Danielsem i sprzedaje się w puszce drinka? Przecież dziecko mogłoby spojrzeć, że to jest Coca-Cola i też kupić. Dla nas to jest ok, ale już taki worek z alkoholem, no niespecjalnie. Co więcej, śmiem twierdzić, że po pierwsze, gdyby producent tych Worków, tych musów alkoholowych, zapakował je w normalne buteleczki, to byłby to tylko jeden więcej produkt, który na tej całej półce stoi nie byłoby absolutnie żadnej afery. Po drugie, śmiem twierdzić, że jeżeli nawet teraz producent został przymuszony do ściągnięcia tego wszystkiego ze sklepów, ma pełne magazyny tych worów, i nagle wpadnie ten sam dział marketingu na pomysł, żeby to przelać. Przelać do zwykłych butelek, małpeczek, tych malutkich szklanych, ale nawet zostawić etykietę, nawet zostawić tę samą nazwę i wprowadzić to z powrotem do obrotu, to nikt już się do tego nie przyczepi, będzie pięknie stało na półkach, będzie się może nawet lepiej sprzedawało, bo cały ten fame za tym się ciągnie: że kiedyś to był produkt zakazany, który trzeba było ściągać z półek. Choć spróbujemy to, mój drogi szwagrze. Co wcześniej chcieliśmy kupić, ale czego się nie dało kupić, bo producent musiał to wycofać z obrotu. Zastanawiam się szczerze mówiąc, na ile my, jako ten świat dorosłych, jako rodzice, ci, którzy często mają wręcz problem z alkoholem, nie przetransferowaliśmy jakichś takich naszych, często nawet nieuświadomionych lęków na ten produkt, bojąc się, że nasze dzieci zaczną robić to. Co po prostu robimy my. Dzieci nie zachowują się tak, a nie inaczej, dlatego że im mówimy, tylko dlatego, że są fenomenalnymi obserwatorami. Więc dużo większe ryzyko jest takie, że moje dziecko zacznie spożywać alkohol, czy postanowi go spróbować, nie dlatego, że zobaczy, że jest kolorowa etykieta, że to przypomina mus i że jest takie fajne, tylko dlatego, że widzi, że ja też to robię i po prostu zrobi to, co robi tata, mama, które ciągle na pewnym etapie dla dzieci są. Autorytetami. I znowu mam tu konkretny przykład z własnego życia. Ja biegam kilkanaście lat, moja córka zaczęła jakieś 6 miesięcy temu. Czy moja córka zaczęła biegać, dlatego że przychodzę codziennie i mówię: Ej, weź się, rusz, to jest zdrowe, zrób coś ze swoim życiem, odłóż telefon, zacznij się ruszać, wydzielą ci się endorfiny, będziesz zdrowsza i tak dalej, i tak dalej. Czy zaczęła biegać, dlatego że ja wszystkie te jej mądrości, tłukę, wtłaczam do głowy każdego dnia? Nie. Zaczęła biegać, dlatego, że po prostu widzi, obserwuje, że na przykład niezależnie od pory dnia, bo zdarza mi się czasem późno wieczorem iść pobiegać, niezależnie od pory roku, nawet jak jest plucha, jak pada śnieg, to ja ubieram się, idę, zrobię swoje i czasem nawet wracam z takim wyrazem twarzy, jakby mi się podobało. To spowodowało, że zaczęła biegać. A nie to, że ja opowiadam, jakie bieganie jest fajne i jak dzięki temu wejdzie na wyższy poziom samoświadomości. No i też tak przyszło mi do głowy. Nie wiem, jak to dobrze określić, ale ta reakcja, cała reakcja na alkotupki była taka polska. Tak zapałaliśmy takim świętym oburzeniem, mimo że często, często gorsze rzeczy znajdziemy niż te alkotupki w naszych barkach, albo jak dziecko otworzy lodówkę, to tam połowa półek jest zastawiona browarami niż te alkotupki. No ale to przecież nie może być, żeby takie rzeczy sprzedawały się w sklepach, no bo nasze dzieci, nasza przyszłość, jak to może. To, to nie, to, to tak nie można. Trzeba coś z tym zrobić. I najgorsza rzecz na sam koniec, że do tego wszystkiego włączyli się politycy. I to wcale nie jakiś drugi szereg, nie jakiś drugi garnitur polityków, bo pamiętam przy całym szacunku do marszałka Hołowni, ale akurat jego jakąś wypowiedź zobaczyłem z takim błyskiem w oku. Szanowni Państwo, ja zapewniam Was, że tego Tematu nie zostawię i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby taki produkt zniknął z półek sklepowych, czy coś w tym desenie. Ale generalnie, że podejmie akcję, żeby problem rozwiązać. Do tego włączył się premier Tusk z taką nasrożoną miną. Uch, także, szanowni Państwo, jak politycy się włączą w temat, to już jest pozamiatane i wcale się nie dziwię, że producent, który oprócz tego przecież produkuje sporo innych rzeczy. Wcale się nie dziwię, że sieci handlowe, które oprócz tym handlują jeszcze milionami innych rzeczy w obliczu tego całego nasrożonego społeczeństwa, plus aparatu władzy, plus politycy, postanowił zachować się bardzo ostrożnie, czyli sieci powiedziały, ej, zabieraj to, my tego nie możemy sprzedawać. Producent powiedział, dobra, nie podkładam się, zabieram, schowam to do magazynów i się zobaczy. Ale spróbujmy sobie teraz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak łatwo poszło. Zajęło to może z tydzień od pierwszej wzmianki do momentu, kiedy produktu nie ma, na półkach. Przede wszystkim temat jest medialny, jest nośny. Dlatego, niezależnie od tego, czy jesteś zaniepokojonym rodzicem, czy pośrednim influencerem, czy wreszcie dziennikarzem, czy politykiem, czy przedstawicielem jakiejś organizacji e, zniechęcającej do picia alkoholu, no bardzo łatwo włączyć się w ten nurt, w ten trend mówiący: Nu-nu-nu, nasze dzieci tego nie będą kupować w sklepach. Po drugie, to jest bardzo łatwe zwycięstwo. Anglicy mają takie określenie low hanging fruit, czyli taki nisko wiszący owoc, po który nie musisz się wspinać, wystarczy, że sięgniesz ręką i go zbierasz. Więc to było takie bardzo łatwe zwycięstwo, dlatego że po pierwsze większość opinii opowiadała się, że to jest złe, że to wola Boga wszyscy zginiemy, ratujmy nasze dzieci. A po drugie bardzo łatwo było znaleźć tego złego, czyli Producenta, który to wprowadził do obrotu. Była jedna firma, którą jak dojedziesz, to jest pozamiatane. No i politycy, jak poczuli krew, to wiedzieli, że można już na tym bardzo szybko, sprawnie zbić kapitał. Polityczny, a w związku z tym wtedy już lawina poleciała grubo. I jedna ważna rzecz, widzu: nie chcę absolutnie nikogo obrazić, ale jeżeli gdzieś po drodze włączyłeś się do tego całego nurtu, mówiąc, że to jest złe, że ratujmy nasze dzieci, zły producent, ola Boga, to niestety wygląda na to, że niezależnie od Twoich motywacji, one mogłyby być jak najbardziej szczere, ale jesteś misiem o bardzo małym rozumku. A najbardziej perfidni w całej tej Aferze są oczywiście politycy. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze państwo czerpie wymierne zyski ze sprzedaży. Czy to tych tubek, czy jakiegokolwiek typu alkoholi. Więc jedną ręką, szerokim strumieniem przytulają pieniądze płynące z podatków od sprzedaży, czytaj akcyzy, produktów papierosowych i alkoholowych. Znalazłem informacje takie, że do budżetu państwa z tytułu akcyzy wpływa około 85 miliardów rocznie. Przy czym nie wszystko jest oczywiście z alkoholu i z fajek. Z tego tytułu wpływa jakieś 30-32 miliardy złotych. Więc ci wszyscy politycy, którzy mówią, to jest złe. Uch, nie mają nic przeciwko temu, że w standardowej wersji sprzedają się małpki, że nasze dzieci palą i to papierosy elektroniczne, i to papierosy standardowe, te, które śmierdzą, i jakoś im to nie przeszkadza, jakoś nie zaczynają się przy goleniu, jakoś mogą spać spokojnie. A przypominam, każdego dnia do godziny 12.00. Tych małpek, niezależnie czy będą zapakowane tak, czy w te butelki szklane, które dla nas są normalne, akceptowalne i są dla nas ok, nawet jeżeli są ogólnie dostępne dla dzieciaków w sklepach wielkoformatowych, sprzedaje się ile? Milion sztuk każdego pojedynczego dnia. Milion sztuk rocznie ponad 30 miliardów z jednego przemysłu i z drugiego przemysłu. I to jakoś politykom nie przeszkadza. Mm. Tak maham macham tą szarlotką się wymieszała. Nie jest całkiem dobra, smakuje jak ciasto, tylko że takie ciasto wpłynie, no. Przydałaby się do tego jeszcze gałka zimnych lodów i... Pozostaje nam ostatnia kwestia. Dlaczego na kanale o nieruchomościach rozmawiam o jakichś alkotubkach i co to ma jedno z drugim, jaki tu jest związek? Cała ta akcja pokazuje pewien, no, niestety niebezpieczny mechanizm, który można przy każdej, w zasadzie, okazji uruchomić dokładnie tak samo, jak to się zadziało od A do Z w przypadku alkotubków. Tubek. Wyobraź sobie taką sytuację, że ilekroć w tym odcinku pada hasło producent alkoholi, to zastępujesz je słowem właściciel mieszkania na wynajem. Czy na przykład inwestor na rynku nieruchomości, bo to jest dużo szersze pojęcie. Zaczyna się zatem od jakichś. Zaniepokojonych publikacji dotyczących tego, że jest dużo mieszkań na wynajem, których ludzie nie chcą wynajmować, są pustostany. Dlaczego mieszkania mają stać puste, skoro inni nie mają gdzie mieszkać? Albo dlaczego ludzie mają kupować mieszkania na wynajem i inwestować w mieszkania na wynajem, skoro jest tyle innych osób, których na to mieszkanie nie stać i one muszą wynajmować od tych, co je kupili i płacić tam jakieś kosmiczne. Nierynkowe ceny i tak nie powinno być, bo w zasadzie każdy powinien mieć mieszkanie. Dlaczego jedni mogą mieć ich więcej, a inni nie mają wcale, albo muszą wynajmować od tych, co mają więcej, i to jest w ogóle nie ok. Chronimy naszych obywateli przed tym, żeby wynajmowali mieszkania i napychali innym kieszenie. Od tych pierwszych wpisów zaniepokojonych obywateli, czy jakichś organizacji zrzeszających, na przykład tych, którzy muszą wynajmować mieszkania, jest bardzo krótka droga do zaaktywizowania. Jakichś na przykład dziennikarzy spuści się wtedy ze smyczy, co bardziej krewkich publicystów, aktywistów, dziennikarzy, którzy już wtedy, nie przebierając w słowach, będą punktować tych złych właścicieli mieszkań i ustawi się pewną piramidę. Na sam początek pójdą pod nóż fliperzy: no bo przecież wiadomo, fliper to gnida, krwiopijca, to złodziej, to spekulant, to ktoś, kto zarabia na czyimś nieszczęściu. Pięć fliperów, fliperzy. Pff, oni nie budują żadnej wartości, a zarabiają tylko na tym, że są cwaniakami. Także fliper to nic. To będzie pierwsza fala. Drugi pomysł to może być na przykład wprowadzenie podatku katastralnego, który i tak płacą bogaci właściciele mieszkań, więc dlaczego mamy im nie zabrać, skoro ich stać? Bo mają więcej niż jedno mieszkanie. To jest niegodziwe, więc dowalmy im jakiś podatek. Później może być podatek od pustostanów. Dlaczego kupisz mieszkanie, które stoi puste? Weź je wynajmij, bo to jest nie w porządku, żeby stało puste. Inni nie mają gdzie mieszkać, a Twoje mieszkanie jest puste. Coś tutaj nie gra. Właścicieli mieszkań na wynajem też gdzieś tam się po drodze dojedzie jakimś dodatkowym podatkiem, czy to wyższym PCC przy zakupie, czy jakimś innym odnajmu, bo 8,5% ryczałtu jest niefajne. Czemu nie 15,5%? Różne będą uzasadnienia dziennikarzy, aktywistów, publicystów, naukowców, wszystkich mądrych, którzy ci powiedzą, że ta sytuacja na rynku jest nienormalna i trzeba ją w końcu w Twoim obywatelu interesie unormować. Ech. Wszystko to na koniec i tak przełoży się, niejednokrotnie już o tym mówiłem: tak jak podatek cukrowy od napoi gazowanych na klientów, tak jak wszystkie podatki bankowe na klientów, którzy płacą opłaty już nawet za wpłaty w bankomacie, wypłaty w bankomacie. Wszystko to przełoży się na sam koniec na tych, którzy myśleli, że im będzie lepiej, bo w ich interesie walczą politycy. Oni nadal muszą wynajmować mieszkania, ale za te mieszkania będą musieli zapłacić więcej, bo właściciel część przynajmniej tych dodatkowych obciążeń. Przełożę. Ale chcę ci, drogi widzu, pokazać pewien mechanizm. Tu było o alkotupkach, tu może być za chwilę o rynku nieruchomości. I wtedy, drogi widzu, bądź bardzo ci o to proszę i o to apeluję, misiem o bardzo dużym rozumku. Nie daj, krótko mówiąc, sobą manipulować bo uważam, że z tymi alkotupkami, oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja opinia, ale uważam, że z tymi alkotupkami to było trochę jak strzelanie z armaty do tam mrówki, czy coś w ten deseń, ale generalnie, że reakcja związana z tym, co się na rynku zdarzyło, czyli wprowadzeniem produktu, którego jest od cholery tyle tylko, że w trochę innym opakowaniu, no to była niezasadna i bardzo, bardzo nadmierna w stosunku do tego, co się tak na dobrą sprawę wydarzyło. Twoje zdrowie, bo to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Zachęcam oczywiście do zasubskrybowania, polajkowania, powiedzenia innym, że jest taki kanał, żeby sobie też coś ciekawego obejrzeli. A za Twoją uwagę, drogi widzu, dzisiaj już bardzo serdecznie dziękuję. Trzymaj się ciepło, rozgrzewaj się, jeśli ma Ci to pomóc, chociażby alkotupkami. Niech to będzie Twoja decyzja, a nie czyjaś. Wszystkiego dobrego, dzięki serdeczne, trzymaj się i czuwaj!